I już jesteśmy na żywo. Dzień dobry Państwu. Kolejne spotkanie kwadransu, dwóch kwadransów z IntelliWise z botami. Tym razem połączenie międzykontynentalne, co się jeszcze nie zdarzało w naszych rozmowach. Tematem rozmowy będzie fenomen popularności voice botów w Polsce, a międzykontynentalne dzięki temu, że nasz gość, profesor Bartosz Ziółko, jest w Japonii, co pozwolę sobie zdradzić. Profesor Ziółko, profesor AGH, autor ponad 100 prac naukowych, a biznesowo współzałożyciel i szef firmy Techmo, ekspert w zakresie automatycznego rozpoznawania mowy i przetwarzania języka naturalnego. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za przedstawienie. Po drugiej stronie Marcin Strzałkowski, założyciel IntelliWise. A dzisiejsza dyskusja będzie właśnie o popularności voice botów w Polsce, ogłosie marki i co w tym kierunku duże marki robią, żeby to zmienić. I mamy nadzieję też, że pan profesor troszkę poopowiada nam o sztucznej inteligencji, voice botach i różnych innowacjach technologicznych w Japonii. Marcin, oddaję głos. Musimy dobrze wykorzystać ten czas. Świetnie, dzięki Bartku, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Jest mi niezwykle miło Cię gościć, nie tylko dlatego, że się po prostu lubimy, ale znaczy mam nadzieję, przynajmniej międzykontynentalnie ja Cię lubię, ale też dlatego, że Twoja firma robi bardzo dużo dla rozwoju technologii, która leży u podstaw dzisiejszych rozwiązań automatyzacji głosu, czyli voice botów, czyli wirtualnych asystentów głosowych. Powiedz mi na początku, skąd bierze się Twoim zdaniem fenomen popularności bądź niepopularności voice botów w Polsce w kontekście także miejsca, w którym przebywasz, czyli Japonii? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że jednak ten fenomen jest głównie napędzany od strony klienta, czyli od strony pieniędzy, no bo to jednak jest podstawowy czynnik. W Polsce takich sektorów, które są tym zainteresowane, to jest na pewno sektor finansowy i sektory telekomunikacyjne i usługowy. I wydaje mi się, że ten fenomen się wziął stąd, że wiele osób w tych sektorach, decydentów, po prostu doszło do wniosku, że jednak to jest coś, z czego chcą korzystać. Jest to pewnie trochę zasługą tego, że te rozwiązania przekroczyły taki próg, powiedzmy, jakości, która ma sens do rozwiązywania realnych problemów na dużą skalę. Natomiast no, wydaje mi się, że to też jest trochę zasługa, powiedzmy, odwagi tych osób, które właśnie zdecydowały się postawić na tego typu rozwiązania. A, odwaga. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy padło to słowo chyba podczas wielu moich rozmów z różnego rodzaju interlokutorami. Ta odwaga w ogóle nie była podejmowana, bo być może dlatego, że oni stanowią pewną grupę profesjonalnych osób zajmujących się nie do końca budowaniem innowacyjnych firm, tak jak ty i ja, gdzie wiemy, że ta odwaga i posiadanie po prostu takich cojones, to jest być albo nie być właściwie biznesu, bo jeśli się robi rzeczy innowacyjne, no to większość innowacyjnych rzeczy, umówmy się, znacząca większość idzie do piachu. Nam się udało w pewnym sensie. Powiedz, jak tworzy się tak skomplikowaną technologię jak technologię rozpoznawania głosu, mowy. I też chciałem nawiązać później do języka polskiego. Co właśnie stanowiło ten przełom, Twoim zdaniem, w języku polskim? No więc po pierwsze to jest kwestia danych, jakby zbierania sukcesywnie tych danych, oczywiście odpowiednio uporządkowanych, odpowiednio pooznaczanych, jak najbardziej realistycznych, jak najbardziej takich statystycznie różnorodnych. No my to robimy mniej więcej od 15 lat w różnym jakby tempie i to jest na pewno jeden taki kluczowy czynnik. A druga rzecz, no to jest tak naprawdę studiowanie różnego rodzaju publikacji. Tutaj jednak no, nie ma co ukrywać, że takim
powiedzmy liderem technologicznym, no to jest, są duże koncerny amerykańskie. To w dużej mierze te, które się nie boją publikować technicznych artykułów. I my je studiujemy, analizujemy różne możliwe modele, testujemy na naszych danych, testujemy w scenariuszach różnych klientów, porównujemy i wybieramy najkorzystniejsze rozwiązania. Czyli krótko mówiąc, twoim zdaniem w przeciągu ostatnich parunastu miesięcy, dwóch lat, trzech lat pojawiło się więcej lepszych algorytmów, czy więcej danych, które mogłyby te algorytmy, którymi te algorytmy mogłyby być karmione? Jeśli chodzi o język polski, to myślę, że może być jednak większy efekt danych. Mhm. Natomiast no, algorytmy też się rozwijają. Aczkolwiek jeżeli mówimy tutaj powiedzmy w momencie, w którym nie ma jakichś takich błędów grubych związanych z integracją, z takimi jakimiś pomyłkami, no to to rozpoznawanie mowy jest na poziomie powiedzmy między 96 a 99% skuteczności. Więc tak wow. naprawdę tutaj jakby zmiana algorytmu niekoniecznie, czasami może równie dobrze coś popsuć, prawda? Więc jasne. To jest bardziej wyszukiwanie, skąd się biorą te błędne rozpoznania. No i często to są na przykład jakieś błędy w danych tak naprawdę, albo niedobór danych, jasne. Albo jakieś właśnie podobne słowa. Więc to jest, zwykle to jest tak naprawdę dość żmudne szlifowanie. Czasami to jest kwestia przekonania klienta, żeby inaczej poprowadził scenariusz rozmowy, żeby jakby nie narażał dialogu na słowa, które są po prostu podobnie brzmiące. Świetne, albo to ciekawe. Bardzo krótkie. To ciekawe. A powiedz proszę, jak w paru zdaniach, jak tworzy się tak naprawdę taki system ASR-owy? Co tam jest? Co powoduje, że to, że mówimy, zostaje w czasie rzeczywistym przekonwertowane czy zmienione na tekst z, tak jak powiedziałeś, tak wysoką precyzją jak ponad 90%. Nie wyobrażaliśmy sobie, że to może się zdarzyć jeszcze parę lat temu. Patrzyliśmy na OCR-y, prawda, gdzie tekst pisany z wysoką dokładnością się konwertował na tekst, na taką edytowalną treść. W jaki sposób w kilku zdaniach się tworzy taki algorytm? Jak on działa? Tak, znaczy no, zanim jest algorytm, to jest właśnie kwestia tych danych treningowych. To jest naprawdę bardzo istotny element. W tej chwili są jakby dwie takie powiedzmy szkoły robienia tych algorytmów. Jedna no, to jest taka typowa end-to-end, gdzie wszystko jest robione przez sieć neuronową. Mhm. Natomiast druga jest taka bardziej tradycyjna, gdzie najpierw jest robiona parametryzacja, czyli audio jest przetwarzane na dość mały zbiór parametrów, które najlepiej reprezentują ten fragment nagrania. I sieć neuronowa już wtedy pracuje na tym zbiorze parametrów. Pracuje, to znaczy rączki małej, małe rączki sieci, tam wiesz, piszą szybko to, co usłyszą. Czy nie ma tutaj, czy nie ma tutaj mechanical turka tak zwanego amazonowego w waszej działalności? Nie, nie ma. Znaczy w testach się czasami robi, my tego nigdy nie robiliśmy. To tak naprawdę bardziej jest chyba specyfika takich firm jak twoja, to się nazywa Wizard of Oz, prawda? Czyli to jakby pod samym kątem dialogu czasami się tak robi, że jakby mówi się klientowi, że to jest automat, a tak naprawdę w ramach prototypu wystawia się człowieka, który udaje komputer, żeby sprawdzić reakcję na pewne rzeczy. Boże, gdybyśmy mieli przy naszych dziesiątkach tysięcy konwersacji wystawiać, obsługiwanych teraz przez voiceboty i chatboty, wystawiać człowieka, to powiem ci, że może no kiedyś. Tak, tu bardziej chodzi o przećwiczenie jakby scenariusza rozmowy na początek, prawda? W ramach testów na żywych ludziach, bo jednak ludzie tam inaczej rozmawiają z automatem niż z ludźmi. Mhm. I no to jest dość kluczowa sprawa, jak testować tego typu rozwiązania. No bo prawda jest taka, że najbardziej się sprawdza testowanie po prostu na produkcji, co jakby tak każdy jest. Powie, że w informatyce nie należy tego robić.
Ale no my i tu to trzeba kochamy. znaleźć jakiś taki złoty środek, prawda? Wreszcie jak po prostu ten automat, powiedzmy sobie tak, wreszcie jak połączymy naszą technologię z waszą technologią i ten automat po prostu dzwoni do tego człowieka i zaczyna przypominać mu na przykład o terminie wizyty albo informować go o tym, że jego produkt już jest dostępny, prawda? I ten człowiek albo milczy, albo mówi, no nie wiem, sekunda, moment, albo tak jak ostatnio mówiłem, nagranie z prawdziwej rozmowy, mówi do drugiej osoby, ej, Basia, poczekaj, sztuczna inteligencja do mnie dzwoni. To rzeczywiście to kochamy. Powiedziałeś właściwie, że ludzie inaczej rozmawiają z konsultantem, inaczej rozmawiają z automatami. Co tutaj masz na myśli? Przybliż proszę. No, tu jest kilka aspektów, bo to też niestety chyba nie jest takie proste, że każdy reaguje inaczej. Znaczy, że każdy reaguje tak samo, powiedzmy, na automaty. No jest na pewno grupa osób, które reagują po prostu większą agresją. Wydaje mi się, że gdyby miały do czynienia z człowiekiem, no to jednak nie chciałyby tego robić. Trzeba też, znaczy może nie jestem pewien jakby, czy wasze boty akurat tutaj to aż tak bardzo dotyczy, ale w wypadku większości wolumenu naszych klientów, no to są jednak rozmowy zwykle, w których ktoś dzwoni z jakimś problemem. Okay. Więc zwykle na start już jest taki troszeczkę wkurzony, bo coś mu tam na przykład nie działa i zgłosi, żeby to zgłosić. Jasne. No i raczej spodziewa się człowieka jednak nadal. Teraz już może coraz mniej, ale początki takie były. Jak dzwoni z tym swoim problemem, jeszcze słyszy, że jakby nie będzie obsłużony przez człowieka, no to czasami reaguje z takim, no ale to jak? W ogóle nie interesuje was to, że ja dzwonię? No i podnosi się wtedy ten poziom agresji i zapomina, że dzwoni na przykład, żeby się spytać, czemu faktura jest o 3 zł wyższa, tylko zaczyna tego bota jakoś tam, prawda, dojeżdżać, powiedzmy, werbalnie. I to jest na pewno tak, tutaj, jeden tak, problem. Tutaj wejdę ci w słowo, jakby zasadniczą cechą tych voicebotów, które powinny być w dzisiejszych czasach uruchamiane, wydaje mi się, jest ta szybka zdolność też do przekierowania takiej agresji albo takiego kontaktu, w którym użytkownik mówi, nie, ja bym chciał rozmawiać z konsultantem, do konsultanta, prawda? I to w tej ostatniej książce Dougherty'ego o robotyce mówi się o tym, że ten człowiek jest amplifikowany albo wzmacniany tą sztuczną inteligencją i też w drugą stronę oczywiście ta sztuczna inteligencja powinna być wspierana człowiekiem. My w IntelliWise właściwie od wielu lat promowaliśmy ten hybrydowe podejście człowiek-maszyna, tak, że jest chatbot, ale z drugiej strony jest oczywiście człowiek na live czacie, który po prostu przejmuje to, jeśli się coś nie udaje i podobnie wydaje mi się w tych voicebotach, że tutaj jeszcze dobre 12, 18, 24 miesiące w większości zastosowań, tak jak powiedziałeś, nie tych nawet parających się agresją, gdzie ten voicebot musi koegzystować z człowiekiem, prawda? Czyli taki jednak hybrydowe podejście. No z jednej strony tak, z drugiej strony jakby taki, powiedzmy, prezes banku nie po to inwestuje grube pieniądze, żeby od razu przełączać na pracownika, prawda? No bo to też jasne. To są dość duże inwestycje, żeby zrobić dobrego voicebota. Więc jest tutaj kwestia znalezienia jakiegoś takiego złotego środka, no a część osób po prostu jakby od razu będzie chciała być przełączona. Jasne. Więc to niekoniecznie bym się tutaj tak w pełni z tym zgodził. Mhm. Raczej moim zdaniem po prostu w ogóle tam, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że człowiek będzie po prostu niezbędny, to należy nie wpuszczać bota. Jakby bot powinien obsługiwać te procesy, które... Tak, chcę ci powiedzieć tylko, że mój robot tutaj podpowiada mi, że profesor Ziółko może się nie zgadzać ze mną i także akurat słucham się, bo wiesz, jestem podłączony i cały czas mi stymuluje tutaj, wiesz, dostaję takie mocne impulsy albo lekkiego kuksańca, albo mocnego kopa, ale no powiedział, że okej, możemy się nie zgadzać, także. A powiedz, jesteś w Japonii.
I to jest kraj, który jest zawsze fascynujący z takiej perspektywy wysycenia technologią, tak się wydaje, prawda? Tego, że zwykle kojarzył się jako kraj, z którego płynęło wiele technologii, wiele innowacji technologicznych. Jakie tam jest podejście do tych technologii rozpoznawania mowy i voicebotów? Znaczy jest to taki trochę stereotyp Japonii tak naprawdę. Rzeczywiście dość dużo rzeczy jest technologicznych, ale to nie jest tak, że Japonia jest bardzo nowoczesnym krajem. Niesamowite. Tutaj właśnie nawet szybko znajdę, taka rzecz jest. Ale generalnie też na, powiedzmy, pewną niekorzyść voicebotów działa to, że właśnie ten sektor taki finansowy to jest ten sektor, który tu jest najbardziej, no, konserwatywny, powiedzmy. Okej. I tutaj właśnie nawet nie do końca weszła do tej pory bankowość przez strony internetowe. To jest taka jakby nowość. Ale masz na myśli, że się operacje robi bezpośrednio przez tego bota Elona Muska, czyli przez myśli. Nie, po prostu robisz przelew. Wróćcie się do bankomatu. Do bankomatu. Książeczkę. Tak. Moją książeczkę. Takie coś się dostaje ze swojego banku. Aha. To się wkłada w bankomat. Tak, po prostu okay. Tak jak kartę. Otwiera się ekranik i w ten sposób się ma nagle internet. Później ten internet się drukuje na tej książeczce. Ja tutaj mam operacje, które na przykład w tym miesiącu wykonano. I stoję przy tym bankomacie 10 minut i płacę kolejno za różne rzeczy. Ja akurat nie do końca mi to wychodzi, bo jeszcze się nie nauczyłem. Ale podobno no, przeciętny Japończyk, czy właściwie bardziej przeciętna Japonka, bo finansami się mają kobiety tutaj. No to właśnie tak robi. Raz w miesiącu idzie do bankomatu, staje na 20 minut przy bankomacie, wkłada kartę, wkłada tą książeczkę, sprawdza wszystkie rachunki, później to drukuje sobie na tą książeczkę, wraca do domu i... Ciekawa historia, czyli... Model działania banku. Tak, czyli mówisz, że właściwie ten stereotyp oraz tradycyjne podejście Japończyków do załatwiania różnego rodzaju spraw może spowodować, że te technologie głosowe nie będą tak popularne. A co z asystentami głosowymi w telefonach komórkowych i dyktowaniem na przykład SMS-ów przez młodych ludzi? Znaczy tak, no tu jeszcze jest też ta kwestia, że jest bardzo wysokie oczekiwanie, jeśli chodzi o taki poziom obsługi klienta, bo tutaj japoński w ogóle w swojej naturze jest bardzo formalny i jakby no tutaj klient nie jest panem, tutaj klient jest po prostu władcą właściwie, więc też dlatego wydaje mi się, firmy się boją iść w stronę automatów od tej strony. Japonia tak naprawdę te osiągnięcia technologiczne ma raczej nie w informatyce. To jest bardziej kraj, który świetnie sobie radzi z takimi fizycznymi rozwiązaniami. W sensie jakaś robotyka, takie rzeczy, urządzenia, bo tam jakby Japończycy są bardzo dobrzy w takim szlifowaniu różnego rodzaju procesów, że stoją w jakiejś maszynie i patrzą, gdzie by tam coś troszeczkę zmienić i wtedy zmieniają. Natomiast Japończycy ogólnie są osobami pracującymi dość wolno, a informatyka to jest jakby wyścig, prawda? Więc tutaj oni w dużej mierze przespali w ogóle te takie właśnie, powiedzmy, rewolucje IT. Dlatego też wiele osób uważa, że gospodarka Japonii przez te 20 lat trochę siadła. To niech, czy mógłbyś ewentualnie być takim naszym wysłannikiem tam i promować na nasze technologie i nasz hub właściwie w Europie Środkowo-Wschodniej? I właściwie może Polska, Japonia, dwa bratanki, oni by się czegoś od nas nauczyli. No już były takie pomysły, żeby robić z nas drugą Japonię, więc sądzę, że w kwestii technologii voicebotowych, jak słyszę, jesteśmy być może potencjalnym mentorem dla nich. Taki mam plan dokładnie. Mam nadzieję to zrobić. A powiedz... To też nie jest tak, że tych voicebotów tu nie ma w ogóle. Tam jakieś rozwiązania są. Bo też pytałeś o zastosowania w smartfonach. No tutaj jednak w ogóle właśnie Japończycy dużo piszą na telefonie, prawda? Bo tutaj jest też duże oczekiwanie ciszy. Okay. Więc dlatego więcej jest rzeczy pisanych na telefonie.
Podobno nie za bardzo się przyjęły te rozwiązania takie typu Google Home, Echo i tak dalej. I taka firma Line próbowała wejść ze swoim rozwiązaniem takiego asystenta domowego. Mhm. Mocno to było promowane, ale podobno do sklepów jak na razie nie trafił i nagle też ta promocja ucichła, więc nie do końca wiadomo, co się wydarzyło, prawda? Ciekawe. A powiedz, to wróćmy na nasze podwórko oraz na podwórko innych krajów. Jakie sądzisz przełomy nas czekają w tej technologii rozpoznawania głosu i też może syntezy głosu, bo tutaj też o tym mówimy, prawda? Jak bot coś usłyszy i algorytm NLP czy NLU to przetworzy, no to z powrotem temu człowiekowi trzeba to opowiedzieć, więc tutaj też pracujecie jako Techmonad nad czymś, co się nazywa TTS, prawda? Jakich przełomów sądzisz możemy oczekiwać i w waszym przypadku, ale też w przypadku dużych gigantów w ogóle w tej technologii w przeciągu następnych 12, 24, 60 miesięcy? Jeśli chodzi o rozpoznawanie mowy, to wydaje mi się dwa trendy. Pierwszy taki trend trochę związany z tym, powiedzmy, po-covidowym świecie, gdzie wydaje mi się, że dotykanie rzeczy będzie budziło pewne obawy. Jakby w tej chwili jest dość dużo różnych ekranów dotykowych w różnych miejscach publicznych. I wydaje mi się, że to się może trochę zmienić, także nawet w firmach jakichś, czy w fabrykach, takie miejsca, gdzie po prostu, tam nie wiem, ktoś się loguje, czy coś takiego i w tej chwili po prostu dotykał, żeby tam wpisać jakiś PIN, czy wybrać swój przycisk z imieniem i nazwiskiem na drukarce na przykład, załóżmy nawet. Ciekawe. Wydaje mi się, że to są rzeczy, które się mogą zmienić, bo one są dość proste do zaimplementowania tak naprawdę, taki jakby krótki scenariusz, w którym jakby ktoś się nie będzie rozgadywał, na co jest chora jego babcia, prawda? Tylko. Czyli sterowanie głosem. Masz na myśli sterowanie głosem urządzeniami, dokładnie. Tak? Czy światem wokoło nas, tak? Tak. To mi się wydaje, że ze względów też takich trochę higienicznych może teraz nabrać rozpędu. No a druga rzecz to, jeśli chodzi o same takie bardziej skomplikowane rozmowy, no to w tej chwili to jednak wygląda tak, że jakby ten bot próbuje przepchnąć pewien scenariusz, jakby dotrzeć do momentu, w którym cel jest zrealizowany. No to w tej chwili jakby jest walka, żeby na koniec po tych 3 minutach rozmowy klient dostał informację, po którą na przykład zadzwonił. Natomiast to, co się będzie działo, to moim zdaniem jest bardziej taka analityka, żeby jeszcze sprawdzić, co się tak naprawdę w trakcie tej rozmowy działo, czemu ten klient może zadzwonił, jaki ma na przykład wiek, czy to, co mówił, było związane z tym, w jakim jest wieku i tak dalej. Budowanie całego takiego uporządkowanego big data wokół rozmów. To jest taki trend. Natomiast synteza mowy jest takie, powiedzmy, zjawisko. Był, prawda, ten syntezator Iwona. On się dość mocno spopularyzował. I w pewnym momencie klienci, którzy chcieli być utożsamiani jako w miarę, powiedzmy, luksusowe rozwiązania, nawet nie luksusowe, ale takie, to nawet powiedzmy bank. Jakby za dużo zaczęło być różnych, powiedzmy, głupich filmików na YouTubie z syntezatorem Iwona. No i powiedzmy, ktoś, kto zarządza bankiem, niekoniecznie chce, żeby ten sam głos był w ich call center, prawda? No i pewną kontynuacją tego jest to, żeby na przykład bank miał swój własny głos właśnie, żeby podpisać wszystkie umowy i skonstruować rozwiązanie z danym głosem. Ten głos wtedy też można czy to naturalnie tego lektora wykorzystać, czy syntezator w reklamach. I najpierw słyszysz, powiedzmy, w telewizji głos i później ten głos 3 miesiące później z tobą rozmawia, gdy dzwonisz załatwić sprawę z bankiem. No, to jest takie dość... Trochę przerażające. Trochę... Myślę, że może być atrakcyjne. Tak, trochę. Myślę, trochę oczy... są dobre, prawda? Tak, to jest takie trochę... pójście za ciosem. No. Tak, wczoraj, a propos tego, wczoraj czytałem, że jedna z naszych celebryckich gwiazd albo celebrytek przeraziła się, gdy usłyszała, że jest film, w którym mówi rzeczy, których nigdy nie powiedziała, i to oczywiście ten deepfake jest jednym z pochodnych tych technologii. Być może nawet ma częstsze zastosowanie niż te zastosowania, które my promujemy jako takie zastosowanie do biznesu, prawda? Ja powiem, ja może
Dopowiem w ramach tego, co powiedziałeś, jeśli chodzi o te trendy, szerzej, jeśli chodzi o głosowych asystentów, to wydaje mi się, że tak wysokopoziomowo to będzie się odbywała pewnego rodzaju walka albo taki wrestling, takie trochę zapasy pomiędzy dwiema koncepcjami. Jedna koncepcja to jest taka, że ten asystent głosowy VoiceBot ASR powinien zastąpić człowieka po prostu, prawda? I on powinien po prostu prowadzić tą rozmowę, tak jak powiedziałeś, od A do Z i tyle. I tutaj oczywiście jest mnóstwo zastosowań do tego rodzaju technologii. Natomiast oczywiście ludzie, tak jak mówisz, są trochę zniecierpliwieni, bo oczekują głosu człowieka i empatii człowieka i pewnej zdolności słuchania człowieka, której jeszcze maszyna nie ma, jeszcze przez, wydaje mi się, tutaj ten dłuższy czas nie będzie miała. I to jest jedno podejście, a drugie podejście to jest takie podejście właśnie wynikające ze wzmocnienia człowieka przez maszynę, czyli troszkę po drugiej stronie skali, czyli takie, że będzie się zwiększało znacząco produktywność tych agentów albo konsultantów, albo sprzedawców, których się ma już w swoim call center, infolinii albo w swoim dziale sprzedaży, poprzez to, że oni słuchając klienta będą przez te nasze rozwiązania będą słuchać klienta w czasie rzeczywistym, czyli z opóźnieniem dosłownie ułamka sekundy będą tłumaczyć to, co klient mówi na tekst pisany, będą sprawdzać w systemach ekspertowych, jaka odpowiedź powinna nastąpić i z powrotem pokazywać konsultantowi to, co powinien powiedzieć, prawda? Już konsultant w takim po prostu empatycznym, fajnym, ludzkim tonie, głosie, brzmieniu i tak dalej, będzie po prostu będzie takim przekaźnikiem. I to są takie dwie, jakby to mnie bardzo ciekawi, to mnie bardzo fascynuje, te dwie koncepcje, one też mają swoje uwypuklenie w różnego rodzaju startupach, które powstają, to znaczy powstają startupy takie, które robią czysto automatyczne rozwiązania, prawda? I są startupy takie, które robią tą amplifikację i to jest bardzo ciekawe moim zdaniem. To tu myślę, że trzeba rozdzielić te scenariusze jako dwa zupełnie różne, bo jeden to jest powiedzmy taki właśnie pracownik call center i tutaj jakby no umówmy się, moim zdaniem nie ma co liczyć na empatię. To są ludzie, którzy są po prostu przemęczeni, tracą. Zależy czyje call center. Wszystkich dość. Wiesz, moje call center, po prostu moi pracownicy nigdy nie odnoszą się do klientów, ani do partnerów, jakim jesteś, wiesz, opryskliwie, ani niechętnie. No, ale także to właśnie jest jakby inna sytuacja, jest, jeżeli no, oczywiście to dzwoni żart, ktoś, kto jakby, na przykład, jeżeli ty byś, powiedzmy, dzwonił do swoich klientów i na bieżąco właśnie jakiś automat słucha rozmowy i ci podpowiada, czy na przykład to jest moment, żeby próbować coś dosprzedawać. Jasne. Ale to jakby jest zupełnie inny charakter rozmów takich, no to... Tak, mój VoiceBot podpowiada mi dwie rzeczy znowu, tutaj mnie szturcha, dostałem już dwa kopniaki, dwa kwadransy mijają jak zwykle niemiłosiernie szybko, a po drugie zgadzam się z tobą w kontekście personalizacji głosu i wydaje się, że w ogóle w tym trendzie personalizacji wszystkiego, prawda, czyli takiego dopasowania oferty pod indywidualne, przynajmniej segmenty, no nie może osoby, nie 6 miliardów różnych głosów, ale jednak kilka segmentów obsługiwanych. Ktoś, kto lubi głos stanowczy, kobiecy albo męski, miły i empatyczny, to jest na pewno przyszłość tych technologii. Tutaj trzeba powiedzieć, że jeszcze przed wami oraz przed nami ogromne pole tak naprawdę do rozwoju tych technologii. Ja powtarzam i też chciałbym swój komentarz w tej mierze, że te nasze przedsiębiorstwa oraz technologie, oraz produkty i usługi to w ogóle są na początku drogi, swojej drogi, bo większość jednak telefonów od konsultantów to są realni konsultanci w call center, większość spraw jest obsługiwanych jeszcze przez człowieka. Ta technologia jeszcze nie jest tam, gdzie pewnie byśmy strasznie chcieli, żeby była.
Ja uważam, że jesteśmy po prostu na 10% tego, co chcielibyśmy osiągnąć. Tak jest moje zdanie. No, nie liczyłem nigdy tego. Możliwe. No 10% i tak jest tak naprawdę już dość dużo, jeżeli mówimy o całości, prawda? Tak. Słuchaj, strasznie ci dziękuję. Rozumiem w takim razie, że nie planujesz pozostać w Japonii i uruchamiać voicebota w języku japońskim i tam się zakorzenić, tylko wrócisz do naszego europejskiego świadka? Nie, no to wszystko zależy. No, zobaczymy. Na razie działam jak najbardziej w kierunku uruchomienia japońskiego voicebota. Okej, okay, czyli jednak, czyli będziemy mogli przynajmniej japońskie filmy samurajskie oglądać znacznie łatwiej, bo w czasie rzeczywistym będzie można słyszeć, czytać to, co samurajowie mówią. Bartek, dzięki serdeczne, życzę ci sukcesów i oczywiście jeśli